Z pewnością wszyscy widzowie wiedzą o tym, że jest wiele kanałów na YouTubie. Czy to jakieś challenge, czy to jakieś Minecrafty, czy Robloxy. Ale ja, Pitra126p, pokażę wam coś lepszego. Zjednoczę was i przede wszystkim pamiętajcie o łapce w górę, dzwoneczku i subiku dla mojej lepszej przyszłości z kanałem i przede wszystkim dla waszej przyjemności. No siemanko, jak zawsze wasz Pitras na mikrofonie i ponownie powracam do analizy śmierci Enziego. Ostatnim razem było wtedy ciekawie. Tak więc zaczynajmy. No i naszą listę otwiera pewien dziad z bardzo brzydkim ryjem, który się dodatkowo szczerzy jak jakaś małpa w zoo. Oto przed państwem Kent Beef, czyli taka brzydka, chuda istota podobna do Endermana i po raz pierwszy pojawił się w odcinku, nie pamiętam którym, bo nie jestem akurat filozofem, ale to był pierwszy wtedy odcinek, gdzie Enzi zmarł przez tego osobnika, ale w wersji jakby normalnej, bo to niby przedstawia się jako wersja koszmarna, a tak naprawdę okazuje się zwykłym chłopakiem do bicia i dodatkowo agresywnym niż pierwszy Kent Beef, ale jednak można się zgodzić z opisem, że jest OP i szybko może faktycznie utłuc. Jakby Enzy miał nadal tego moba u siebie w chacie, a dodatkowo i też wieśniaków, to by on zeżarł te wieśniaki, a golema by utłukł w 3 sekundy. To jest po prostu jakiś żart i dobrze, że go usunął. Przejdźmy do następnego fleciarza pewnego. Flute Man, czyli flecista. Swój debiut miał oczywiście w odcinku 33 i wtedy został też i dodany. Tak więc w tej chwili opowiem wam jego całokształt, jaki został podany w modyfikacji, a jest on bardzo interesujący. The Flute Man. Ten mod dodaje przerażającą istotę, która pojawi się w nocy i będzie próbowała nawiedzać gracza. Może reagować na działanie gracza i otwierać drzwi. Jeśli usłyszysz piękne dźwięki fletu głęboko w nocy, schowaj się w najciemniejszym kącie, jaki znajdziesz. Noc jest zimna, księżyc jest jasny, nie wchodź w światło. On chce po prostu zabrać twoją duszę, on chce po prostu cię upolować. Piper z zimowego miasta. Nie ufaj jego ładnym piosenkom, nie ufaj jego bezokiemu spojrzeniu, nie patrz mu w twarz. Piper z zimowego miasta, Piper bezustnym grymasem, Piper szuka cię w świetle, ukryj się w ciemności, to prawda. Noc jest zimna, księżyc jest jasny, nie próbuj uciekać, nie próbuj walczyć. Mod ma ukryty miernik ekspozycji, jeśli stoisz w świetle, biegniesz lub trzymasz pochodnie, on cię zauważy. Flute Man okazuje się, że ma ciekawą i interesującą historię na swój temat. Ale jednak trzeba powiedzieć Enziakowi, że szkoda, że nie miałeś farta za drugim razem. Ale ja się nie dziwię, ponieważ jak spotkał go w 33 odcinku, miał full serc, bo sobie dopełnił. Ale za drugim razem tego się nie dało uniknąć. I zapomniałem wspomnieć, że poza tym myślnik Elytra, czyli taki niebezpieczny przyrząd do siły kinetycznej, bo jak się walnie w ziemię, jak pocisk taki typowy, to się rozczaskuje. No, to tak na tym działa fizyka, o dziwo, w Minecrafcie, że jak leci coś szybko, to jest możliwość, że się to zmiażdży o ziemię albo jakiś budynek, no przykładowo. Wracając do analizy, czy dało się to przeżyć? Owszem, dało się, ale niestety zawiodły dwa czynniki. Zbroja po części, bo była już trochę podniszczona. I po drugie, serca. Enzi miał w tamtym momencie, w 40 bodajże, nie pamiętam który, no wtedy co go Flute Man zabił w powietrzu. Niestety on spojrzał na niego w ułamek sekundy na ziemię i go... Pyk! Jak go uderzył, taki wylądował na ziemi, już niestety w formie grobu. Ale no, czy dało się to przeżyć?
Owszem, dało się przeżyć. Dało się przeżyć, ale musiałby mieć 10 serduszek, dobrą zbroję, sojusznika, który by uderzył go, znaczy był Flutmana, i przede wszystkim refile. Ewentualnie na sposób enziaka, który nawet nie wiedziałem, że dałoby się ściąć z niego, klikając shifta i ciągle przed nim uciekać. Ciągle, dopóki on nie pokaże swojej takiej finalnej nuty z fluta, a dokładnie fleta, że już odszedł. Tak więc przejdźmy do trzech kontrowersyjnych śmierci i ostatecznych w tej serii, podsumowując to wszystko razem. To pokażę wam pewien klip z mojego filmu de facto od Enziaka. No powiedzmy, że 46 odcinek, hashtag koniec. Jak widzicie, w nederze przelatuje Elytrium, po czym zostaje nagle ukatupiony magią, czy jak tam po angielsku jest napisane, left to live, czyli opuścił no, świat albo życie. Ale no, nie wiadomo, co to było. Z jednej strony nie brał przez długi czas tych pilsów, bo potrzebował tych pomarańczowych, a te niebieskie były w ogóle, nie wiem, po cholerę jasno potrzebne, jak one i tak nie działały. I chyba prawdopodobnie te pisy chyba służyły w tej aktualizacji Man for the Shadow, bo wątpię, że była to Giant Alex, skoro wiemy, jak ona działa. W ostatnim odcinku mówiłem bodajże, że ona stalkuje, co prawda, obserwuje i przede wszystkim stoi jak jakiś słup na jakimś rondzie Waszyngtona czy coś. No ale jednak pomyślmy, że nie mogła tego zrobić, ponieważ no za długo ona była w tej serii, żeby coś takiego odwalić. Podejrzewam, że to przez te leki From the Shadow. I przejdźmy do tego właśnie osobnika. From the Shadow to psychologiczny horror, którego celem jest przestraszenie gracza w najbardziej niespodziewanym momencie. On zawsze ciebie obserwuje. Pamiętaj, aby zawsze brać pilsy, bo w przeciwnym razie będziesz musiał uważać na noc. Po pewnym czasie zaczniesz zauważać jego obecność, słyszeć jego głos, oddech, ale nie panikuj, on ci nic nie zrobi. Póki bierzesz tabletki, on nie jest prawdziwy. Będzie ciebie obserwował, gdy będziesz spał nawet. Pamiętaj, aby zamknąć drzwi, mój przyjacielu. Man from the Shadow to jednak był okropnym wyzwaniem już w 46 odcinku. Przede wszystkim zacznijmy od początku. On pojawił się tylko wtedy, gdy nie wziął Enzi na przykład tych pilsów, medsów. No wiecie, o co chodzi, tych tabletek. Bo oczywiście nie wiadomo, gdzie on posiał i je zgubił specjalnie prawdopodobnie, albo nie pamiętał, gdzie on w ogóle zostawił. I to przychodziło etapami. Najpierw bolała głowa, potem już zaczęło tu wszystko gasić się, te pochodnie zaczęły znikać, jakby no dźwięk takiego wiatru jakby gasił, a na koniec już się zmaterializował ten Man from the Shadow. I zaczął go już prześladować. Nawet już jak był na tej górze i się zespił na tym szkle, to już był koniec, całkowity koniec. On by go nawet, nie wiem, czy by Enzi miał nawet szansę, żeby przed nim uciec. Znaczy miałby pewnie szansę, no ale tak pomyślmy tak szczerze. Miał jedno serduszko, włączyła mu się od razu noc i przede wszystkim ostatecznie już go dobił w własnym domu, jak w jakimś filmie akcji, horrorze czy coś takiego. To był według mnie bardzo epicki moment, gdy jeszcze przed momentem udało mu się wziąć te tabletki, zrobić w ostatniej chwili, a on wiecie, co się stało? Dlaczego przedtem mu nie wyskakiwała ta receptura? Pomylił grzyba z tym barwnikiem, nadrzut go zamienił, dlatego nie mógł dostać. No, taka prawda. No i na koniec podszedł do niego powoli, z uśmiechem na twarzy i złamany kark. Tak się ta seria zakończyła i widzicie, smutny Enzi no, jest zawiedziony. I tak, to już jest koniec. Nie ma już nic, to już jest koniec. Nie ma już nic, ale jestem najlepszy. Tak więc miłego dnia.